kolejnej odsłonie programu Talking Heads. Tym razem będziemy rozmawiali o esporcie. Rywalizacja niemal od początku była wpisana w gry wideo. Już w latach 80. XX wieku powstała organizacja Twin Galaxies zajmująca się katalogowaniem najlepszych wyników w wielu klasycznych grach arkadowych. Ponadto 25 lipca 1983 roku Twin Galaxies założyło zespół The US Nation Video Game, który od razu organizował liczne turnieje. W roku 1990 Nintendo zorganizowało Światowe Mistrzostwa, których finały odbyły się w słynnym Universal City Studios. Zwycięzcy otrzymali niezwykle cenne dziś złote kartridże. W 1994 roku japoński gigant powtórzył operację, tym razem skupiając się na SNESie, a turniej nazwano Nintendo Power Fest 94. Gracze musieli na przykład zakończyć najszybciej pierwszy poziom Super Mario Lost Levels, a w finale jednocześnie dwóch zawodników nabijało punkty w Donkey Kong Country. Turnieje w owych latach organizowała również wypożyczalnia filmów Blockbuster Video, a rządził w nich Virtua Racing. Pierwszym telewizyjnym wydarzeniem esportowym był ponoć australijski show Amazing, emitowany w latach 93-98, w którym dwójka dzieciaków rywalizowała w różnych grach Nintendo, jak choćby w Tetrisie, Mario Kart 64, Donkey Kong Country 2. Pewien przełom wprowadziła gra Netrek, która umożliwiała zabawę nawet 16 osobom. Napisany jako cross-platform open source tytuł był połączeniem wielofunkcyjnego shoot-em-upa i drużynowej strategii czasu rzeczywistego. Gracze mieli za zadanie unieszkodliwić lub zniszczyć statki przeciwników w prawdziwej walce oraz przejmować wrogie planety na drodze bombardowań i zrzucania armii ładowanych na przyjaznych planetach. Celem było zajęcie wszystkich wrogich planet. Netrek to trzecia gra internetowa i pierwsza drużynowa gra sieciowa. W 1993 roku na rynku pojawił się Doom, który dał graczom okazję do wieloosobowych deathmatch. Gracze łączyli się ze sobą za pomocą modemu. Tak narodziła się de facto online'owa rywalizacja. Rok później pojawiła się druga odsłona Dooma, a wraz z nią pierwszy offline'owy turniej PC-towy. Zorganizowany przez Microsoft Deathmatch 95 wyznaczył kierunek, w którym podążyły wszystkie późniejsze esportowe imprezy. Poprzedziły go eliminacje m.in. w Europie. Również online'owe. W 1996 roku odbył się pierwszy QuakeCon, zorganizowany przez fanów gry, podczas którego odbył się nieplanowany turniej deathmatchowy. W późniejszych latach w trakcie tychże imprez odbywały się regularne turnieje. QuakeCony stały się też czymś więcej niż spotkaniami zorganizowanymi przez fanów. Ciekawostką wiele zmieniającą okazał się turniej Red Annihilation odbywający się w 1997 roku. Zwycięzcy w drugim Quake'u, Denisowi Trash Fongowi, John Carmack, współtwórca gry, oddał swoje czerwone Ferrari 328 GTS. Trash, po zakończeniu kariery profesjonalnego gracza, został współtwórcą popularnego dzisiaj darmowego komunikatora internetowego X-Fire. W czerwcu 1997 roku Angel Munoz założył Cyber Athlete Professional League, pierwszą na świecie ligę zawodowych graczy. Były to już czasy, w których tysiące uczestników obserwowało mecze na żywo przez internet, a grało się m.in. w Quake'a. Od 2005 roku CPL przyjęło format World Tour i skupiło się na deathmatchach 1-1. Nowojorski finał sezonu po kilkunastu przystankach rozegranych na całym świecie wygrał nomen omen w polskiego painkillera Jonathan Fatality Wendell, zabierając do domu 150 tysięcy dolarów. Ostatnia impreza CPL odbyła się póki co w 2007 roku, a grano w CS. W międzyczasie wokół organizacji narosło wiele skandali, potem doszło do bankructwa, wreszcie w 2010 roku pojawił się nowy właściciel marki, który obiecuje jej odrestaurowanie. W 1997 roku powstała konkurencyjna dla CPL organizacja Professional Gamers League. Pierwsze finały tej federacji odbyły się w styczniu 1998 roku, a grano w Command & Conquer, Red Alert oraz w Quake'a. Rok 2000 to początek World Cyber Games, czyli, jak to się zwykło mówić, Olimpiady Gier. W pierwszym turnieju wzięło udział 174 zawodników z 17 krajów, a nagrody w sumie wynosiły 20 tysięcy dolarów. Grano zaś w następujące tytuły: Quake 3 Arena, StarCraft, FIFA 2000 oraz Age of Empires 2 The Age of Kings. W tym samym roku zorganizowano pierwszy turniej z cyklu Electronic Sports World Cup. W tym przypadku reprezentanci 37 krajów przechodzili eliminacje narodowe, a potem brali udział w finale. W pierwszym o 150 tysięcy euro walczyło 358 zawodników. W roku 2000 w Niemczech powstała jeszcze Electronic Sports League, międzynarodowa liga gier komputerowych. Rozgrywki ligi ESL organizowane są obecnie w blisko 30 krajach, także poza Europą. Mecze w klasyfikacji generalnej rozgrywane są na trzech poziomach zaawansowania: Ladder, Amateur Series i wreszcie Pro Series. Najlepsze zespoły z tej ostatniej grupy mogą wziąć udział w jeszcze jednym szczeblu rozgrywek, którym jest Intel Extreme Masters. Pierwszy taki turniej zorganizowano w 2006 roku.
to najbardziej prestiżowa, międzynarodowa klasa rozgrywek, w której pula nagród przekracza 750 tysięcy dolarów. Większość spotkań Ligi ESL rozgrywanych jest za pośrednictwem internetu, jednak niektóre ważne spotkania przenoszone są w realia współczesnych aren sportów elektronicznych. Jeśli chodzi o gry, to wymienić można niezniszczalnego Counter-Strike'a czy StarCraft 2. Rok 2002 to narodziny Major League Gaming, czyli północnoamerykańskiej profesjonalnej ligi graczy organizującej turnieje dla zawodników z 28 krajów, które w założeniu są telewizyjnym show. Wśród gier pojawiły się takie tytuły jak Halo 2 czy 3, StarCraft 2, a nawet World of Warcraft. World Esports Games rozpoczęło swe działanie w 2005 roku w pierwszej koreańskiej odsłonie. Mecze w Counter-Strike oraz Warcraft 3 Reign of Chaos emitowała m.in. telewizja. W 2006 roku rozpoczął się pierwszy sezon World Series of Video Games, będący pewną wersją formatu CPL World Tour. W Polsce przez wiele lat organizowane były mniejsze i większe turnieje, które z roku na rok zyskują na profesjonalizmie. Wymienić należy Ligę Cybersport, uprzednio Heia Logitech Cybersport, która od sezonu pierwszego w 2005 roku prężnie się rozwijała, by wreszcie na terenie Polski w pewnym sensie połączyć się z ESL. Powstała bowiem spółka Turtle Entertainment Polska, która będzie zarządzać ligą Cybersport i ESL w naszym kraju. Ligi są jednak nadal osobne i działają samodzielnie. Jeśli chodzi o gry, to poza klasycznymi już e-sportowymi tytułami Counter-Strike czy Warcraft 3 zmieniają się one nieco. W tym roku do Polski zawita Samsung European Championship, czyli tak zwane europejskie WCG, co niewątpliwie jest potwierdzeniem, że nasz kraj stał się interesujący na arenie e-sportowej. Czy to oznacza, że w krótkim czasie wirtualni zawodnicy staną się u nas takimi gwiazdami jak Małysz czy piłkarze? Czy liczne złote, srebrne i brązowe medale zdobywane przez Tarsona, Awka, Frag Executors będą w przyszłości na miarę olimpijskich? Co można zrobić dla polskiego e-sportu, by go wypromować i pokazać szerszej publiczności? Te i podobne tematy chciałbym poruszyć z moimi gośćmi. Tym razem moimi gośćmi są Janusz Kupski, Hajobusa, jeden ze współorganizatorów Cyberareny, Cybersportu, Łukasz Wnęk, Luke, wielokrotny mistrz świata, były gracz, a teraz człowiek, który zajmuje się projektem Gainsball, oraz Arek Cybulski, menadżer zespołu Frag Executors. Witam. I będziemy oczywiście rozmawiali o cybersporcie. I pierwsze moje pytanie, czym tak naprawdę jest ten e-sport, cybersport czy wirtualny sport? Dla mnie e-sport jest pasją, emocjami, a z drugiej strony taką platformą, która zrzesza te kilka gier, w których można rywalizować na bardzo wysokim poziomie, czyli jakby rozwijać swoje umiejętności, zgrywać się ze swoją drużyną, ze swoimi kolegami. Dla mnie jest już sportem, mimo że minęło sporo i musi minąć jeszcze sporo lat, u nas przynajmniej, nim zostanie uznany za sport, ale myślę, że już jest tą dyscypliną, chociaż tak krótko żyje, bo to jest prawie niecałe może 15-16 lat w porównaniu z innymi dyscyplinami sportu, które minęły setki lat, nim się ukształtowały pewne zasady i system rozgrywek i uznano te czy inne dyscypliny za sport, ale e-sport już jest sportem. To, co ja zwykle mówię, nie wiem, potencjalnym partnerom na przykład biznesowym, którzy pracują z naszą drużyną, to mówię dokładnie podobnie to, co Janusz powiedział, tak, że ten e-sport jest wtedy, tak, kiedy granie w gry komputerowe nie jest już tylko hobby, tak, od tego można zacząć, tak, tylko ono musi mieć cechy wyczynowego grania w gry komputerowe, tak, czyli startujemy w turniejach, ćwiczymy, przygotowujemy się do nich. Czyli e-sport jest blisko prawdziwego sportu, ponieważ łączy emocje, łączy te wysiłek włożony w to, żeby opanować daną technikę. To tak jak jest ze sportami, masz piłkę nożną, koszykówkę, której te drużyny cały czas mają możliwość rozwoju, dogrywania się lepszych zagrywek, tak? Jakby e-sport to też właśnie zrzeszenie tych gier, w których masz tą szansę i rozwoju, stanie się profesjonalistą, tak? To nie jest tak, że to jest zwykłe granie po to, żeby sobie grać. To są takie platformy, to są gry. Znaczy tu nie każdy, musimy zwrócić na jedną rzecz uwagę, nie każdy ma potrzebę rywalizacji. No tak. Stąd jest masę graczy, czy rekreacyjnych sportowców, którzy na przykład biegają dzień w dzień, czy co drugi dzień, a nigdy nie wystartowali w zawodach, czy w maratonie, bo nie mają takiej potrzeby. We sporcie od iluś lat, czy w gamingu, pojawiła się ta okazja rywalizacji z człowiekiem.
No to Arek, z punktu widzenia menadżera, to możesz powiedzieć, że w esporcie są pieniądze i potencjalnie są tak duże jak na przykład, nie wiem, w piłce nożnej czy w tenisie? Myślę, że to wszystko zależy tak naprawdę, na jaki kraj sobie popatrzymy, tak? Jeśli popatrzymy sobie na przykład na Koreę, tak, to tam zawodnicy, którzy są rozpoznawani na ulicy, tak jak u nas gwiazda rocka, czy tam piłki nożnej, tak, zarabiają po kilkanaście tysięcy dolarów miesięcznie. A może byśmy potrzebowali czegoś takiego jak małysza przysłowiowego? Czyli ale mamy osoby. Przecież, mamy mistrzów świata. No właśnie, mamy mistrzów świata, mamy mistrzów Europy, mamy srebrnych, złotych medalistów, zgadzam się. Te młode pokolenie 12-13-latków bardzo chce dotknąć Neo, podać mu rękę, spotkać się z Tarsonem, wysłuchać jakichś wywiadów i tak dalej, i tak dalej. Czyli tego jeszcze cudzysłowowe, mainstreamowe media nie widzą? Znaczy wiesz co, ze swojego doświadczenia wiem, bo jakby byłem tą osobą, która udziela wywiadów na temat sportu i zwłaszcza wtedy, kiedy wygrywaliśmy coś. Masa telefonów, tak? Pokażmy esport w telewizji i tutaj opowiedz o tym, świetna sprawa, zdobyliście złoto. No i jest taki program, mija tydzień, miesiąc, już jakby o tym nie słychać i nie ma jakichś takich propozycji, żeby coś stworzyć na temat esportu, żeby pokazać to ludziom poza samymi wynikami, tak? Bo to jest ciekawe dla mediów, bo media... Wyniki akurat, zawsze są najciekawsze. No właśnie, no i jakby to też jest trochę z drugiej strony, na przykład w Korei. W Korei to wygląda południowo oczywiście, wygląda zupełnie inaczej. Jest w restauracji plazma, wiesz, siedzi rodzina, my patrzymy, a tam mecz StarCrafta, tak? I ogląda ta rodzina ten mecz i jakby tam jest trochę inna kultura, jeżeli o to chodzi. Ja myślę, że w dobie rozwoju internetu właśnie, tych nowych, wczesnych technologii i przekazu, za te kilka lat internet wyprze trochę telewizję i myślę, że to będzie... Wybiera. No właśnie, myślę, że to będzie szansa dla sportu i dla całej rozrywki sportowej ten internet, tak? Kiedy ten przekaz będzie dużo lepszy, to wszystko będzie dopracowane, bo już teraz mamy komentatorów, mamy streamy z eventów, coverage, jakby... No dobrze, ale to dlaczego idący po ulicy Neo nie będzie tak rozpoznawany, jak idący po ulicy Małysz? Jest rozpoznawalny na przykład w Korei, no, gdzieś. W Korei jest lepiej rozpoznawalny niż Adam Małysz, tak? Właśnie z tym się też spotkaliśmy, że w Szwecji nawet starsi ludzie, którzy jakby nie grają sami, tak? Znają tych najlepszych, nas też rozpoznawali i jakby to zupełnie inaczej trochę odbierali, tak? Znaczy innymi słowy jest to normalny produkt sportowy, tylko że dotyczy innego typu rywalizacji. Można powiedzieć, że w pewien sposób i sporty niektóre i e-sport znalazły sobie no trochę z niekorzyścią dla siebie, bo jednak telewizja mimo wszystko jest tym masowym środkiem przekazu, znalazły sobie inne źródło przekazu. I nie wiem, czy telewizji nie zależy na tym. Takie moje trochę negatywne jest zdanie na ten temat, bo jednak internet stał się rywalem sporym dla telewizji. Masę ludzi już nie ogląda w ogóle telewizji. To jest prawda, bo bardzo często jest łatwiej zobaczyć, nie wiem, na antenie jakiś newsa, tak, że nie wiem, w Holandii czy w Niemczech albo w Korei ktoś wyszedł z kawiarenki internetowej, gdzie grał tak, 15 godzin i zabił 15 osób, tak, a o tym, że tak nasza drużyna wywalczyła, nie wiem, teraz na przykład w ubiegły weekend w Kijowie, tak, drugie miejsce, o tym w ogóle nikt nie mówi, tak. Mamy zawodowców, mamy te kilkanaście osób w Polsce, które naprawdę osiągają duże sukcesy. I to nie jest coś takiego, że oni sobie siedzą, grają raz w tygodniu. To są profesjonalne treningi, całe sponsorowane drużyny. To jest wielki wysiłek, bo konkurencja jest ogromna. Na świecie jest naprawdę masa drużyn, które siedzą bardzo dużo, trenują, mają wszystko zapewnione. No warunki mają zupełnie inne niż my mamy w Polsce. Ale jeszcze takie pytanie, czy ty jako gracz masz takie doświadczenie, czy w esporcie w ogóle jest możliwy doping? Poza kawą i Red Bullem, żeby nie być ospałem po 5 godzinach walki, emocji i po prostu stresu, bo tak to jest, nie spotkałem się z czymś takim. Znaczy nie ma wdychania, pobierania jakiegoś EPO, czegoś takiego? Nie, nie chodzi ci o to cheatowanie, tak? Czyli strzelanie przez ściany i... Cheatowanie chyba się na takich dużych turniejach nie zdarza. Znaczy, wiesz, no wszystko zależy od tego, gdzie to się odbywa. No, był jeden czy chyba dwa przypadki, że ktoś nawet na LAN-ie, gdzie administratorzy nie kontrolowali tego, chyba na CPL-u w Turcji i na jednym chyba ze skandynawskich takich większych LAN-ów odpalił po prostu wallhacka. No tam administrator nie chodzi, odpalił wallhacka i grał z tym, a w Turcji odpalił aimbota jeden z Rosjan.
jeśli się nie mylę, dosyć sławnej drużyny Virtus Pro. To była afera. Pamiętam też taką scenkę właśnie gdzieś na jakimś turnieju, ktoś cheatował i po chwili został wydalony z tego turnieju. Ale są takie przypadki, no ale na pewno można powiedzieć, że to jest już typu margines. Czyli to jest chyba jednak pozytywne, że w tym sporcie o doping jest trudno. Znaczy, no byłby, myślę, nieskuteczny. Byłby to doping nieskuteczny. Tam mam takie pytanie, czy polski esport to jedna rodzina? Znaczy nie, no esport się rozbija przede wszystkim rozbija się na paru płaszczyznach. Na przykład cybersport ze swoim LAN-em rywalizował z Poznań Game Arena, jako dwie polskie największe imprezy. No, Poznań Game Arena została zawieszona. Może miejmy nadzieję, że czasowo. Rywalizacja, powiedzmy, była na tym poziomie. Do tego gry między sobą rywalizują. Czyli część z graczy ukochała grę, powiedzmy, Call of Duty, inni Counter-Strike'a i jedni drugich twierdzą, że ich gra jest lepsza. To jest tak jak odwieczny konflikt między pecetowcami a konsolowcami, czy między Amigą a pecetem dawniej. Ale z drugiej strony to, co nas jednoczy, tak, no bo tutaj w Polsce drużyny ze sobą rywalizują i zawodnicy, tak, to co nas jednoczy, to jest jak są mistrzostwa, czy tam finały. No tak, to wszyscy kibicują. Globalne, to wszyscy kibicują, tej drużynie, tak, naszej drużynie, Awkowi, tak, Tarsenowi, tak, i to jest fajne, tak, i wtedy tak naprawdę te podziały drużynowe tracą na znaczeniu. To coś, z czym ja się spotkałem właśnie od strony gracza, czyli bardziej te podziały na sceny gier. Ja to nazywam scenami, mamy scenę StarCrafta, na przykład Call of Duty i CS, tak? No i wiadomo, to organizator turnieju weźmie jedną grę, bo jest bardziej popularna z jednej strony, tak, albo bardziej medialna, ma swoje jakieś tam powody, tak? No i później ta druga scena czuje się pokrzywdzona, tak? No i jakby pokazuje swoją wyższość, próbuje pokazać nad tą drugą grą i to były takie walki, ale mimo wszystko, jak przychodził ten moment kluczowy, kiedy coś wreszcie mieliśmy już szansę osiągnąć, czy to StarCraft, czy to FIFA, czy to CS właśnie, czy Quake Avec, były jakby był feedback z tej drugiej strony, te wsparcia z tych innych scen, mimo wszystko nie było to takie, wiesz, zawzięte. A jak w czym Polacy są dobrzy, w jakich grach? Counter-Strike, StarCraft, FIFA, Warcraft, Quake. No, zwłaszcza w Call of Duty też mieliśmy dobre drużyny, ale już nie tak, no nie wiem, pewnie. Ale tak. W Europie coś odnosi. No, tak, że... Żebyśmy nie pominęli, tak. Bo już nie będzie. Tu myślę, że jeszcze warto powiedzieć. Pojadą nam. To, o czym warto powiedzieć, to, że ci zawodnicy, tak, część z nich, o których mówiłeś, no oni niestety, tak, niestety albo stety dla nich, tak, niestety dla Polski grają w obcych klubach, tak, typu mamy Tarsona, tak, StarCraftowca, który gra w Millennium, czyli francuskim klubie, tak, mamy Awka, który bodajże gra w Serious Gaming z Holandii. No, wy żeście ściągnęli przecież ludzi z Znaczy zachodni. Oni grali w zachodnich klubach. Graliśmy w duńskiej drużynie, która była najpotężniejszą drużyną wtedy w okresie, kiedy ja jeszcze grałem i jakby mimo wszystko my reprezentowaliśmy Polskę, tak, i graliśmy pod polską flagą, ale nie oszukując się, w tamtym okresie akurat nie było możliwe takie wsparcie w Polsce, jak jest obecnie teraz, tak? To wsparcie w pewnym momencie, kryzys, który dotknął cały świat, również odbił się trochę na e-sporcie, właśnie pewnie dzięki temu, czy z tego powodu nie mamy Poznań Game Areny. Jest to gdzieś troszeczkę to wszystko przysiadło. No ale za to będziemy mieli SEC. No będziemy mieli SEC i no, jest to rzecz, która miejmy nadzieję ożywi tutaj nasze media i to zainteresowanie będzie większe i może od tej pory będziemy częściej pokazywać i oglądać ten e-sport. Arek, jako menadżer, co należy zatem zrobić, żeby te nasze gwiazdy były gwiazdami świecącymi jaśniej niż księżyc Moona? Ja bym wrócił jeszcze na chwilę do tematu mediów, tak? No bo przepis na sukces, tak? Na rozwój w ogóle tej branży e-sportowej można powiedzieć, że jest taki, tak? Że potrzebni są gracze, tak? Ale my tych graczy już mamy, tak? W Polsce 6 milionów osób gra w gry komputerowe, tak? Mam na myśli gry komputerowe, nie tylko e-sportowe, tak? Tylko w ogóle gry multiplayer, nie wiem, granie na Facebooku, tak? Czyli jest to olbrzymia rzesza ludzi, a patrząc od strony jak gdyby biznesowej, tak? To jest po prostu olbrzymi rynek, tak?
Część z tych ludzi gra w gry tak zwane multiplayer, tak? Czyli ścigają się w jakichś rankingach, spotykają się na serwerach, tak? Strzelają do siebie bądź współpracują, tak? No i jak gdyby podzbiór tej grupy osób, która gra w te gry multiplayer, to są e-sportowcy, tak? To jest kilkaset tysięcy osób w Polsce i dalej, to jest olbrzymi segment rynku. De facto jest to temat jeszcze nie eksplorowany, tak? Czyli medium, które się zainteresuje, tak? Na poważnie, tak? Będzie chciało eksploatować temat, wygra tutaj po prostu na tej palmie pierwszeństwa. Tak? Ale zwróćmy uwagę, że jeszcze nie mieliśmy jednej rzeczy. Mhm. Nie mieliśmy tego, co jest na przykład chłopacy jeździli i jeżdżą do Korei, do Chin, na te E-Stars turnieje, które są rozgrywane w studio telewizyjnym. My, mówiąc o e-sporcie, tak, musimy mówić tak, żeby zainteresować jak gdyby, tych odbiorców też, którzy jeszcze w nim nie są. Tak? Pokazując w telewizji Counter-Strike'a, trzeba pokazać nie od strony, tak jak on jest postrzegany, że po prostu biega pięciu gości i strzela do pięciu innych, tak? Tylko trzeba pokazać, że to jest gra ekonomiczno-taktyczna, tak? Że ona jest interesująca i ciekawa. To jest bardzo ciężko. To jest bardzo ciężko pokazać i wytłumaczyć. Tak? Nieśmiało taka anegdotka z poziomu piłkarskiego, jak były Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, gdzie, jak wszyscy wiemy, piłka nożna nie nazywa się piłką nożną, tylko sokkerem, tłumaczyli zasady futbolu w naszym rozumieniu krok po kroku, włącznie z tym, że dlaczego tak mało bramek na przykład pada, dlaczego takie ważne jest to czy tamto. Myślę, że taka praca u podstaw jest bardzo potrzebna w wielu wypadkach. Ale w naszej telewizji też tak jest, bo ja pamiętam z jakiegoś turnieju chyba sprzed paru dziesięciu czy parunastu lat, gdzie komentator polskiej telewizji przyjechał na Mistrzostwa Polski i jemu się tłumaczyło, na czym czy to polega. Jemu trzeba było powiedzieć dokładnie, prawie że co on ma powiedzieć. Dokładnie. Jakby mamy tych graczy, ten cały kor, ale mamy też imprezy. Tam powiedziałeś, że będzie teraz SEC, czyli te europejskie Mistrzostwa Europy, tak organizowane. Trzeba zwrócić na to uwagę, że te imprezy organizowane w Polsce, te ligi, turnieje są na bardzo wysokim poziomie. Często narzekamy, że w Polsce jest coś nie tak, że tu znowu jakiś ten, ale muszę przyznać, że od strony gracza, jakby tej osoby, która w tym siedziała i widziała to, jak wygląda na świecie, te polskie imprezy stoją na bardzo wysokim poziomie i jest warto to pokazywać. No muszę powiedzieć, że turniej, który robiliśmy w Łodzi, Cybersport w 2008 czy 2009, gdzie zrobiliśmy turniej żeńskiego CS-a, przyjechała cała czołówka światowa kobiet. Nie była to męska, ale żeńska czołówka. To dziewczyny były zdziwione, że każda drużyna miała własne komputery, że nie muszą się przesiadać, nie muszą zmieniać miejsca, co ma znaczenie, co do czego dochodzi na zachodzie, więc nie jest tak źle. Były naprawdę zadowolone i szczęśliwe, imprezę wspominają i pytały się, kiedy kolejną zrobimy. Także jest to spory plus, ale z kolejnej jeszcze strony nie wspomnieliśmy o jeszcze jednym, bo to nie tylko media, nie tylko nasi gracze, ale niestety mamy w tej chwili bardzo małe zainteresowanie polskimi firmami. Zwróćcie uwagę, jeśli przelecicie wszystkie czołowe drużyny nasze, że zainteresowanie polskich firm, których trochę mamy, Biedronki sponsorują polską ligę, ale jeśli przelecimy firmy, które sponsorują polski e-sport, to tak na pierwszy rzut oka to może znajdę na ze dwie firmy, które polskie, stricte polskie, które zainwestowały w e-sport. Może właśnie potrzebujemy dobrze zrobionego seka, żeby to się zmieniło. Pozostała mi już tylko jedna rzecz od wyciągnięcia od was, czyli polecanka na koniec programu. Dwie gry, które uważacie, że widzowie powinni usiąść. Nie muszą to być gry e-sportowe. Znaczy ja ostatnio grałem na konsoli w dwie gry, o którym zresztą z Lukiem rozmawialiśmy, czyli Tomb Raider, ten nowy w rzucie izometrycznym. Fenomenalna gra, która na nowo jakby ożywiła moim zdaniem Tomb Raidera. Jest zupełnie inny, a wciąż jest takim samym Tomb Raiderem dla mnie. No i Dead Spunk. Dead Spunk jest grą fenomenalną, niesamowitą i zwariowaną. Dobry RPG. Co ja mogę polecić? Ostatnio grałem w Koda, czwórkę. Nie jest to nowa gra, ale naprawdę fajnie się grają w multi. Arek. Ja w oczekiwaniu na, bo wiem, że niedługo Wiedźmin dwójka wychodzi na PC-ta, tak? Ja w oczekiwaniu na Wiedźmina dwójkę poleciłbym spróbować pograć w taką grę dualową zrobioną na licencji
Wiedźmina, Wiedźmin versus na iPhone'a, który wychodzi na dniach. To jest produkcja One to Try, właśnie wspomnianego inwestora naszej drużyny. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać o e-sporcie, a w następnym odcinku porozmawiamy o zbliżających się targach Electronic Entertainment Expo.